Marek Miśko, czuwaj. Dawno nie było cię w mediach, czy społecznościowych, czy jakoś ze swoimi produkcjami, a od paru dni jakieś nowe projekty zaczynasz. Zaczynam projekty, ale muszą państwo wiedzieć, że Adama Gucwę znam od ponad 20 lat. No tak, choć wydaje się być znacznie młodszym człowiekiem. Adam to jest ten człowiek, który przyjął mnie w Warszawie jako pierwszy, gdy miałem lat 17, może trochę mniej. I jak rozpoczynałem działalność w Młodzieży Wszechpolskiej, to ty dawałeś mi schronienie, wikt i opierunek za pieniądze twoich rodziców zresztą. No nie, to akurat moje oszczędności, ale... Które wszystkie przejadłem. Ale tak, udało się nie sięgać do pieniędzy rodziców, jakoś tam swoje oszczędności. To prawda, znamy się dosyć długo, także nie będziemy tu sobie panować ani tego ukrywać. I jesteś moim świadkiem na ślubie też. Taran, zdradzam. To też prawda. Tak. 15 lat małżeństwa w tym roku. Z moją żoną. Może nie Zofią, ale Moniką. Jest, no. U mnie 17. O, no to... I też było zacne wesele. I też nie Zofia. Tak. Ale wracając od tematów weselnych do tego, co się będzie działo, bo słyszałem, że ma się dużo dziać, tak? Masz dużo pomysłów. Tak. W zasadzie zaczęło mi się znowu chcieć. A to jest dzięki takim weteranom jak ty, którym chce się trwać z kolei. I uznałem w pewnym momencie, Adam, że już ta moja formuła biznesowa od 6-7 lat się wyczerpała, już jej po prostu nie chcę prowadzić, dlatego że tam trzeba zacząć zginać kark, a ja tego nie lubię robić. W pewnym momencie człowiek, wchodząc do biznesu, wygląda tak, a tego pozapatriotycznego. A wychodząc z niego, to już trochę go zaczyna boleć. I kiedy te lędźwa zaczęły mi uwierać, to uznałem, że należy poświęcić się temu, co człowiek zawsze kochał i zawsze robił. Stąd próba, zaznaczam, wykorzystania tych wszystkich umiejętności, które prawdopodobnie Bóg mi dał, bo ja nie wiem, ludzie może ocenią, czy one są, czy nie. Natomiast po 18 latach pracy w radiu uważam, że dopóki Pan Jezus języka mi nie odetnie, to warto byłoby tym jęzorem memłać ku Jego czci i ojczyźnie naszej, jakkolwiek by to buńczucznie zabrzmiało. No. Znaczy, czujesz tak, że... No, mi się też tak wydaje, że jest taka stagnacja teraz, tak? Że odchodząc jak gdyby od tematów bieżących, to jednak środowisko jest takie bardzo statyczne, tak? Nic od wielu, wielu lat twórczego praktycznie nie powstaje. To są wszystko jakieś takie małe inicjatywy albo osoby, instytucje, które niosą przez lata ten płomień idei, natomiast nic nowego, twórczego, takiego na szerszą skalę się nie pojawiło, nic odkrywczego. Ja mam przynajmniej takie wrażenie, że jesteśmy w takim ciągle taplamy się w tym samym bajorku, tak? Możemy sobie mówić, tak. że jest fajnie, że jest dobrze, ale tak naprawdę nic trwałego przez ostatnie kilkanaście lat nie powstało. I chyba to jest dobry moment, żeby próbować wprowadzać jakąś nową jakość i nowe pomysły, tak? Kiedy jako młody chłopak przyjechałem do Warszawy, dla mnie dużego miasta, przyjechałem z interioru, z malutkiej miejscowości pod Zieloną Górą o nazwie Sulechów, zresztą bardzo urokliwej, chociaż przez 700 lat będącej we władaniu niemieckim, ale było tam dużo piastowskich elementów i wjechałem do tej Warszawy, które było dla mnie przepotężnym miastem, spotkałem Adama, to pierwsze, gdzie poszliśmy na takie kulturowe spotkania, takie spotkania ideowe, to był podziemia kościoła przy Placu Grzybowskim. Tak. I tam można było te 20 parę lat temu kupić kasety Legionu. Kasety. Kaseta to jest takie coś, gdzie są takie szpule, jest taka taśma i na tej taśmie, do końca nie wiem jak to się dzieje, ale jakoś się dzieje, jest nagrywany dźwięk, a później też obraz. No i można było kupić takie kasety Legionu, Legion AMDG, Lata Walk Ulicznych wcześniej, prawda? My nowe pokolenie.
I wtedy po raz pierwszy usłyszałem takie pytanie na tym spotkaniu, w tych piwnicach, w tych podziemiach. Pamiętam do dzisiaj ten zapach tego grzyba takiego, takiego podziemia jakiegoś. I mówię, jakie to jest podziemia, jakaś rewolucja. Coś tu się będzie działo, ta Polska będzie powstawała. I wtedy taki siedział człowiek, nie pamiętam kim on był, ale siedział i mówił tak. Jak powinien wyglądać współczesny patriotyzm? I dla mnie to pytanie było jakieś niewiarygodne. Mówię, Boże Święty, że ktoś je w końcu zadał. I jestem na pewnym spotkaniu ostatnio, gdzie zaproszono mnie, żebym na nim był, a dawno nie byłem. I pewien człowiek zadaje mi pytanie, jak powinien wyglądać współczesny patriotyzm, i mnie zmroziło. Przecież na to pytanie powinniśmy znać odpowiedź już 20 lat temu, skoro było zadane. To nikt nie przez 20... Były odpowiedzi! Były odpowiedzi. I to wiele! I to wiele. I teraz usiądź, panie Marku Miśko, który poza językiem w zasadzie nie dysponuje żadną inną kwalifikacją, i powiedz ludziom i im wytłumacz, jak powinien wyglądać patriotyzm. Uwaga, odpowiadam. Otóż nie wiem. Bo można teraz opowiadać takie truizmy. Wychować dzieci, spotykać się w ramach środowiska. Przejedź się przez Warszawę lub inne większe miasto w święto, które dzisiaj nagrywamy. Jest to święto zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej. Jest to święto wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Ludzie niby świętują, jak słychać tutaj po lewej stronie, prawda, wszyscy się bawią i wspaniale. Tylko spotkaliśmy się na takim wydarzeniu, gdzie ludzie usiedli, aby snuć wizję. A ja, jak powiedziałem na tym spotkaniu, chciałbym już przestać budować ten dom, tylko w końcu w nim zamieszkać. Ile lat będziemy mówili o tym, że potrzeba jest własnego M? Tutaj, czyli Polski, prawda? Że ona powinna wyglądać tak, że powinna być piękna. Takie meble powinny być w tej Polsce. Ja już do jasnej cholery nie chcę o tym słuchać. Ja chcę po prostu tam wejść, otworzyć kluczem, wziąć żonę na ręce i z tymi dzieciakami się tam wsunąć, powiedzieć, żono, to jest Polska naszych marzeń, a nie jak powinna wyglądać Polska, o której od 20 lat opowiadamy, i uważam, że większość z Państwa oszukuje, bo większość ludzi nie wie, jak powinna wyglądać Polska, dlatego że nawet nie jest do tego przekonana. Ja nie jestem przekonany do tego, jak powinna wyglądać Polska. Adam uważa, że Polska powinna wyglądać tak, a nie inaczej, ale Państwo też inaczej. A ja pewnie skończę swój żywot we Włoszech i tak to się skończy. O. Ale jakieś projekty teraz rozpoczynasz, tak? Tak, dlatego że cały czas we mnie jakieś takie ziarnko nadziei funkcjonuje. Więc chciałbym, wykorzystując ewentualny jakiś potencjał, który posiadam, chociaż do końca nie jestem przekonany ze względu na pewną skromność. Pierwszy projekt, do którego bym też zachęcał, Kapital oczywiście, bo to jest wydawnictwo bardzo bliskie mojemu sercu, jak nie najbliższe. Chciałbym zrobić audiobooki w pełni sprofesjonalizowane wszystkiego, co wyszło Dmowskiego. Wszystkiego od A do Z. Nie tylko powieści. Dwóch. Ale wszystkiego. Mam dosyć paździerzu na rynku prawicowym, który trwa nieustannie i niezmiennie. Uważam, że prawica i konserwatyzm, a już szczególnie faszyzm i ruch narodowy, jakkolwiek by to określić, bo jedni są bardziej socjalni, drudzy bardziej liberalni, ale jednak gdzieś to tam oscyluje wokół tych magnesów, które zwykliśmy kupować na wakacjach w Rzymie. Żeby kupić sobie drogie motory na przykład, które tu przejeżdżają w przyszłości. Chciałbym, żeby konserwatyzm był w pełni sprofesjonalizowany. Uważam, że nie stać nas dzisiaj na paździerz. To, tylko się zgodzić. Jestem dźwiękowo tego gwarantem, tak bym uznał, więc zrobię dla Państwa, być może przy współpracy wydawnictwa, którego współwłaścicielem jest Adam, być może będę w stanie przygotować Państwu, już rozpocząłem współpracę z kilkoma studiami nagrań i rozpoczniemy działanie z Dmowskim, a to wcale nie jest takie oczywiste, żeby zrobić to w pełni w sposób sprofesjonalizowany, dlatego że ludzie nie chcą nagrywać Dmowskiego, bo tam na przykład w powieści Dziedzictwo pada kilkadziesiąt razy słowo Żyd i to jest takie nietrendy, czy jak teraz się inaczej mówi, takie, w moich czasach się mówiło nietrendy, a dzisiaj to jest trochę inaczej. Musiałbym syna zapytać, on by powiedział, jak teraz się mówi, że odrzucono mi na przykład współpracę
z pewnym studiem, dlatego że tam w książce pada słowo Żyd. W takiej sytuacji dosyć niekomfortowej dla Żydów. Chodziło o oszustwa i malwersacje, więc... Ale takie były czasy. Takie są czasy. Nam tego nie zablokują przypadkiem, że... To się okaże, ale tak. Nie jest to projekt komercyjny. tak. No dobra, ale poza audiobookami zaczynasz też nagrania, tak? Na kanałach, na YouTubie. Tak, bo uważam, że taka jest moja predestynacja. Nie chcę już zginać z karku. Chcę dawać ludziom to, co uważam za słuszne, a za słuszne uważam głównie jedną rzecz, jedną, a drugą za słuszną, ale w drugiej kolejności. Pierwsza słuszna jest taka wiara katolicka i tutaj bym chciał ludzi nie tyle co do niej przekonywać, bo wiara jest łaską, więc nie da się ludzi do wiary przekonać. Natomiast chciałbym utwierdzić moich przyjaciół i moich współbraci w wierze w tym, że podłe czasy, które nastały dzisiaj w Kościele, powinny sprawiać, że powinniśmy z Kościoła występować, tylko wręcz przeciwnie, o niego walczyć. Tak jak matka jest chora, czasami ma chorobę jakąś bardzo zaawansowaną i ta choroba nie polega na gorączce, ale na przykład na tym, że zapomina albo że staje się bardzo nieprzyjemna dla otoczenia. Nie opuszczamy matki, tylko jesteśmy jeszcze bardziej z nią wytrwale, chociaż bardzo nas to irytuje i dzisiaj w takiej chorobie jest Kościół, a Kościół jest matką dla katolików. Więc uważam, że być może, jeżeli Pan Bóg pozwoli, to jest moja predestynacja, aby dodać wiary i otuchy. Zachęcam. Kanał Marek Miśko Czuwaj. I trochę patriotyzmu. Ten Dmowski to początek. Ale nie jakiś tam komentator, dlatego że Państwo sami sobie już to, co się dzieje w kraju, skomentują. A najlepiej tak, by Adam siedział co tydzień i komentował, bo znam Adama od tylu lat i lepszych komentarzy od niego nie ma. To Miśko się może w ogóle w nogach u Adama położyć i tak się tam spać. No jakieś tam wstępne rozmowy są, także może coś z tego powstanie, tak? Jakieś dłuższe formy. Zobaczymy. Może. Może, ale generalnie będzie jakiś wielki powrót, tak? Marka do dziennikarstwa czy do publicystyki. Tak, będzie i już jest. Natomiast chciałbym, Adam, zapytać Ciebie, rozumiem, kończąc już, czy jeszcze nie? Kończąc. A czym dla Ciebie jest Polska, Adam? Ty nam odpowiedz. Gdy myślę Polska, widzę bodźka, który przycupnął na mazurskiej chacie. Nie, czym jest Polska? Tak naprawdę mówiąc. To jest więcej niż kraj, w którym żyję. To jest miejsce, w którym mój naród, i to naród w rozumieniu narodowym, czyli jako wspólnota pokoleń przeszłych, obecnych i przyszłych, funkcjonuje. To jest to, co mówiłeś o tym domu, tak? Polska jest takim domem Polaków. I to, jak ona wygląda, jest z jednej strony tym, co odziedziczyliśmy po naszych przodkach, a z drugiej strony tym, co chcemy oddać następcom. I strasznie mi szkoda, że te nasze dzieci dostaną takie małe to mieszkanie. I to małe, nie mówiąc o metrażu, tylko takie ubogie. Na skraju miasta. No, myślę, że już tak głęboko pod miastem. Gdzieś na skraju wielkiego miasta, gdzie zawracają czerwone tak, autobusy. Tak, gdzie zawraca czerwony autobus, gdzie jest problem z wodą, z ogrzewaniem. I chciałbym, żeby to udało się, nasza jakaś tam praca i nasze myśli kierowały się do temu, żeby to polepszyć. I teraz drugie pytanie, bo spodziewałem się takiej odpowiedzi, dlatego że Adam jest człowiekiem, który udziela wszelkich właściwych odpowiedzi. Natomiast... No to takie dosyć... Tobie nie wypada, a mi wypada. Natomiast po co według Ciebie jest Polska? Bo innym pytaniem jest, czym jest Polska? A teraz tak idąc Dmowskim trochę, po co jest Polska?
Znaczy, według ciebie. Wiem, do czego zmierzasz, ale tak troszeczkę schodząc z patosu, no przede wszystkim po to, żeby nasze dzieci, wnuki, dzieci ich dzieci i także ich dzieci miały swoje miejsce w świecie. A co my możemy dać światu? Bo o to pytał Dmowski. Co my jesteśmy w stanie dać światu, jak się odwdzięczyć za to, że czerpaliśmy z dobrodziejstwa cywilizacji, prawda? Tutaj niestety zaczyna się problem, to znaczy znowu mówiąc Dmowskim, tak, że możemy być dumni z tego, co jest w naszym narodzie wielkie, ale musimy też przyjmować z pokorą, co jest podłe i małe. I nie ma dobrej odpowiedzi na to pytanie, co my możemy dać światu, bo możemy dać światu rzeczy wielkie, ale póki nie wykorzenimy tych rzeczy małych, to je także będziemy przekazywać. I taki depozyt idei możemy przekazać tą myśl, tą ideę, ten depozyt idei, że jestem Polakiem, więc mam obowiązki polskie. To, co nas tak naprawdę wyróżnia, czyli to poczucie obowiązku, obowiązku pracy nad sobą. Ale jesteśmy na początku tej drogi jako naród, także dopiero mimo 100 lat nam zajęło. Że 100 lat nam zajęło, tak. Znaczy dalej nam zajmuje, bo przecież nie jest to podstawa naszej polityki, czy w ogóle to nie jest jednak kwintesencja polskości, ale to powinniśmy w światu przekazać, tak, że to nie jest tak, że bez obowiązków ma się prawa. Tylko, że prawa wynikają z obowiązków, z pracy nad sobą i z pracy rąk własnych. No ale mam jakieś zaangażowanie jeszcze, tak bym dokończył, poza polskie, czyli jesteśmy winni coś na przykład Europie albo w ogóle cywilizacji? Bodmowski pytał o to dosyć wyraźnie, a ja nie spotykam się z tą odpowiedzią. Co Polska może dać Europie za to, że... Jesteśmy częścią szerszej cywilizacji, tak? Jesteśmy tak częścią samo... ją tworzyliśmy, no. Tak, ale no, jesteśmy też spadkobiercami, tak? Czy Greków, czy Rzymian, chociażby na gruncie prawa, kultury, no, do tego wszystkiego, filozofii, literatury, no. Kanony piękna przecież zostały ustalone w antyku i tak naprawdę nie zmieniły. Ale tak? Może powinniśmy się bić o właśnie dzisiaj Polacy ze względu na to, że jako jedyni mamy ten safe i depozyt i z niego nie rezygnujemy i safe tradycji, kultury, wartości w Polsce jest zamknięty i zawarty i w ogóle istnieje. A w innych krajach tego sejfu nie ma, bo też jest otwarty i każdy może z niego sobie tam brać, wyrzucać, podmieniać. I to teraz ty jesteś optymistą. A może powinniśmy w zasadzie mieć taką, no być może tak, powinniśmy mieć takie przeświadczenie, że my powinniśmy dzisiaj Europie, która jest w zatraceniu, dać to, co udało nam się w tym naszym depozycie i skarbcu zachować, o czym Europa z kolei zapomniała, jak w takiej słynnej pieśni, prawda, włoskich faszystów z lat 70., końcówki lat 70., Amici del Vento. E torneremo Europa, lo promettiamo a te, Europa torneremo uniti per te. Czyli okay. Wrócimy po ciebie Europo zjednoczeni. Tak, tylko znaczy ja bym bardzo chciał, żeby to była prawda. No. Żeby Polska rozlała swoją miłość do cywilizacji na całą Europę, tylko, która dzisiaj jest po prostu że ja tutaj akurat przegrana. Uważam, że sceptycznie, tak? To znaczy, że nie mamy takiego jeszcze katalogu wartości, który jest zamknięty, tak? To znaczy, my może tak, ale nie jako całość, jako naród, tak? Mówmy się, że ta degeneracja, która następuje na Zachodzie, no wcale nas nie ominęła, tak? Te procesy postępują. Często szybciej niż na Zachodzie z racji tego, że jak człowiek spragniony, to pije szybciej. No tak, tak. To niestety to amerykanizacja, czy szerzej tak kultura taka liberalno-lewicowa u nas też jest obecna i ta degeneracja postępuje. Tak? To widać codziennie rano w telewizji śniadaniowej na przykład. Jak bardzo stajemy się głupi. Włączamy telewizor i widzimy gościa na przykład, który jest syrenem.
czyli owinęli mu nogi jakąś matą i gość udaje syrenę. I ludzie jedzą do tego śniadanie. W sensie ludzie Polacy. Tak, no rodacy. Bo rzecz się dzieje w Polsce. Tak, to właśnie nie trzeba wyjeżdżać na zachód, także trzeba cały czas jednak, znaczy nie mamy zamkniętego katalogu wartości jednak. Szturm na zdrowy rozsądek nieustannie atakuje. Tak? I tym się kończy wieloletnie wydawanie Stanisława Michalkiewicza, że zaczyna się mówić jak Michalkiewicz. Nie, ale to bardzo szanując pana Stanisława, taka jest prawda. To znaczy, ja mam wrażenie, że jesteśmy redutą zdrowego rozsądku, ostatnią redutą, i szturmy trwają cały czas. Ale reduta ma to do siebie, szczególnie w wydaniu polskim, że na końcu legnie w gruzach. No tak. No. Tak. Następuje wybuch. Tak. No. Potem generał patrzy przez lornetę. Tak. I widzi gruzy, prawda, i nieistniejącego generała, który tak naprawdę w niej nie zginął. Tak. No, to prawda. No, że... Czyli jednak Polska to jest współczesna trochę taka ułuda. Nie, ale to prawda, że jesteśmy w defensywie, no ale to właśnie po to podejmujemy inicjatywy, żeby przejść do kontrofensywy, tak? To nie jest tak, że jesteśmy skazani jak reduta Ordona, co sześć tylko miała harmat, wciąż dymią i świecą i nie tyle prędkich słów, gniewne usta miecą i nie tyle przejdzie gniewnych uczuć przez duszę w rozpaczy, ile z tych dział leciało bomb kuli Kartaczy. No, to znaczy, myślę, że kontrofensywa jest możliwa. No, tylko kończy się czym? Że na miejscu Reduty Ordona powstaje centrum muzułmańskie. I tyle byłoby zgodności. A sam Ordon zresztą był ewangelikiem, więc... No to jest inny, no to tak, to prawda, ale nie zmienia to faktu, że trzeba walczyć. Przecież po to cały czas tworzymy. No. I stąd życie jest walką. No. I stąd to wydawnictwo Kapital, które tak, to, już ponad to, 15 lat i stąd ten kanał, i stąd ten powrót z biznesu. Tak. Trochę do ludzi. No. Czyli ja też będziemy walczyć. Tak, i to nie na żarty. Tak jest. Przeciwko degrengoladzie i upadkowi zasad. Tak jest, o. Tak. Choć w młodości bym to jeszcze tak jest, wyraził tak. Bardziej expressis verbis. Tak. W szczególności tak, degeneracji i upadkowi zasad. I ten, jeszcze słowo wcześniejsze było na K chyba. Krakowowi czy co? Nie, kończymy, tak? Kończąc, tak. Czuwaj. Czuwaj. Marek Miśko, czuwaj. Słuchajcie częściej Adama Gucwy z wydawnictwa Kapital. Namawiam Adama, żeby się odzywał do kamery częściej, gdyż jest to bardzo mądry człowiek, a ja o tym zaświadczam. Miło słyszeć te słowa. Dzięki.